Cześć wszystkim z tej strony Astrid, witam was bardzo serdecznie w chrypcie, w kolejnym odcinku z Assassin's Creed 3, z waszą kochaną, zachrypniętą, prowadzącą mną. Chciałam, zaraz będę kichać. Tak, poprzednio sobie wszystkie tutaj punkty widokowe ogarnęliśmy. Ja to w ogóle jeszcze jak głupia nakupowałam map. Jedyne czego mi, na co mi zabrakło, to chyba jest mapa tych wszystkich stron, tak mi się wydaje. Więc no dosłownie jak głupia kupowałam. Tak więc myślę, że teraz będziemy sobie właśnie robili poboczności. Typu właśnie tam jest skarb gdzieś. Jezus Maria, mój palec automatycznie już idzie do kontrola, bo nawalałam ostatnio w Minecrafta z siostrą. Więc no. Jak mówię, mój palec automatycznie idzie do kontrola, a nie do shifta. Ale nie. Dobra, tutaj jest łajba jakaś. Przy okazji jakieś zlecenie zostało wykonane. Powiedzcie mi, że nikt mnie tu nie będzie atakował. To by bardzo mi ułatwiło życie. No i nikt mnie tu nie atakuje. No i super. Bardzo dobrze. Mamy łup wobec tego. Tutaj przed nami jest jeszcze misja wyzwolenia. W sumie może sobie zrobimy wpierw misję wyzwolenia. Myślę, że to by miało więcej sensu, bo jednak trochę mamy znaczników w związku z tymi misjami wyzwolenia. Więc byłoby fajnie w sumie je zrobić. Chociażby po to, żeby sobie właśnie te znaczniki usunąć z mapy. Plus będziemy mieli więcej asasynów, nie? Dobra, panie. Co pan ode mnie chce? I know who the traitors are, and they're bringing lists of the Patriot leaders around here to the Redcoats right now. Find a way to swap this fake list with the real ones, and the rebellion can fight on. Dobra, to jest to samo, co było poprzednio, czyli właśnie podłożenie listu fałszerzowi. Nie powiedzieli nic nowego, tak wam powiem. Już. Jej. Tak więc mamy fałszywy liścik podłożony i dobra, i dalej. Mamy tutaj jakąś misję wyzwolenia, widzę, to sobie też umieszczę znacznik. A co tam? Widzę w ogóle, że jakiś nasz asasyn został ranny. Trochę przykre, jeśli mnie kto pyta, ale chyba przeżyją. W sensie przeżyją? Przeżyje? A cholera wie. Nieważne, póki co w każdym razie to olewamy i idziemy dalej przed siebie, dopóki gościu nie wyzdrowieje. Ta, jestem kochana, wiem. Dobra, będzie kolejne podkładanie listu. I've been waiting too long. I know who the traitors are, and they're bringing lists of the Patriot leaders around here to the Redcoats right now. Find a way to swap this fake list with the real ones, and the rebellion can fight on. Ta, ja tego nie tłumaczę generalnie, bo oni mówią cały czas to samo, więc po co mam to tłumaczyć? Kurde. A nie, przepraszam. Nie ma mnie. Dobra. No kurna raz, czy ty musisz się odwracać? To ja już chciałam iść, a ty się odwróciłeś, mendo, ty jedna. Albo on idzie do zaułka. A w sumie mi to pasuje, że idzie do zaułka, szczerze przyznam. Dobra. Przepraszam. Ajajaj. Dziadyga jeden. Dobra, dawaj do podrzucenia. No kurna raz, naprawdę? W sumie. My to jak wykorzystać, że ktoś sobie ulży, nie? To ma sens. Dobra, widzę, że mogę właśnie do misji wyzwolenia się udać. Boże, nie chciałam tak. Chciałam zobaczyć w ten sposób. Dobra, tutaj jest 90%, widzę. Aha, to jest w ogóle z tej dzielnicy. Dobra, bo ja myślałam, że tutaj jest, wiecie, tak przydzielona, a nie... a nie to jak jest. Dobra, wobec tego, to ja się udam w takim razie do kontaktu. Szybka podróż. Idziemy do kontaktu z misją wyzwolenia. I sobie kolejnego pana zrekrutujemy. Tak.
Jakaś knajpa, najwyraźniej. We were just discussing the result of your work. It seems these military men are after you. I have caught their attention. It does make our goals harder to achieve. The man we're after has gone into hiding, protected by his soldiers. We fight our way in, then. Not possible, even for a man of your abilities. But I have another, less conventional idea. You will be our prisoner, and we shall present you for the bounty. Przynęta jak z Bartolomeo. No dobra, wobec tego. Zabij przywódcy Templariusza. Gdzie jest ten przywódca rzeczony? Aha, oznaczam jego, przepraszam. Nie ogarnęłam. Dobra, to wobec tego pędzimy. Trochę mamy do przebiegnięcia, ale z drugiej strony nie mamy możliwości użycia szybkiej podróży, więc samo życie. Przepraszam bardzo, a ja w sumie może przycisnę sobie spację, bo dzięki temu lód. kurde, Bela, gdyby to było prawdziwe życie, to już by się ślizgał Connor wesoło. Co się mówiłam? Że przycisnę sobie spację, bo dzięki temu będziemy rozpychać ludzi, którzy są po drodze. Więc no. Gdzie w przeszłości to było, no, zgoła odwrotnie. Ale dobra, cicho już. W sumie jestem ciekawa, jak daleko mamy od końca tej gry, wiecie? Przepraszam, idzie się. Bo nie pamiętam za Chiny. W sensie, teraz mamy chyba 9 sekwencję, zdaje się. A w sumie taka jest prawda też, że najwięcej mamy do zrobienia właśnie w tym Nowym Jorku, bo potem jak się udamy z Nowego Jorku, to możemy się udać do pogranicza, żeby sobie zebrać pióra. Zobaczymy w ogóle, ile nam tych piór zostało do zebrania. Widzę, że wszyscy popowracali, to wiecie, co ja zrobię? Ja ich powysyłam, w sensie nie wszyscy, no ale wiecie, o co chodzi. Dobra. Quebec, Connecticut, Pennsylvania, nie, w New Jersey. Do New Jersey ja was wysyłałam. I to było to, ostatnim krzykiem mody. Aha, to jest właśnie w toku, tak? To Delaware, poproszę. Cook Bridge. O, mam czterech. Jacob Zenker. A, bo jest jakiś typ ze mną już, tak? Na tym etapie. Dobra, to wiesz co, to ja ci zostawię w takim razie. Rozpocznij misję. Poślę tam tych dwóch i idę zabić typa. Bo już mam w teorii gościa, wiecie, zrekrutowanego, ale... Eskortę? Czekajcie, co my tu mamy w ogóle? Zamieszki? Aha, ja dalej nie mogę, bo chyba nie mam wystarczającej ilości asasynów. No cóż, bywa. Ewentualnie nie mogę, bo ten, bo... Bo. Nie mam asasyna, który ma tę umiejętność, albo który wprowadza tę umiejętność. Designed to protect the citizens of New York, will be punished by death. Ups, nie udało się. Trudno. Ała. Dobra, udało się chyba. Ej, no to by było przykre, gdyby się teraz zbagowało, bo gościu wpadł do wody. Chyba, że po prostu dlatego, że jestem w trakcie walki. Ała. Dobra. Aha, dobra, ten jest odporny. Dobra, mamy to. Dobra, na szczęście się udało. He thought what he was doing was right. He did, as do his brothers. Who was he really? There are powerful organizations who seek control, nothing more. This man belonged to one. It does not surprise me. I don't know who you are, but if you should need my help, I am happy to give it. Jasne, mimo tego, że prawie nie poruszasz ustami, jak mówisz, ty brzuchomów, co ty. Dobra, wobec tego. Wyzwoliliśmy jedną dzielnicę kolejną. Tak więc, kurka woda, nie chciałam się odsuwać. Cały czas mi się myli, że wiecie, że w ten sposób trzeba. Tutaj Jamie Cole, ja tutaj nieznany. No dobra, to w takim razie wracamy się do tego widoku. I idziemy na kolejne misje wyzwolenia, tym razem z drugiej dzielnicy.
Tak, więc szybką podróż poproszę. Tam mi się wydaje, że fort mi się już... w sensie, że fort widzimy na tym, na... na naszej mapie. Ale cholera wie, oczywiście, że mi się odznaczyła misja. Bo po co? Chyba, że... A to nie jest ta misja... Czekajcie. Przepraszam, nie ma mnie. Dobra, weź się wspinaj w gruncie rzeczy. Lecisz. I co tutaj, przepraszam bardzo, jest, że... że ten... się tak ładnie oznacza. Tu była skrzynia, jeśli ja dobrze pamiętam, no. Ale... A, bo tu koce, Boże, koce... Dobra, już wiem, dlaczego są oznaczone miejsca konkretne jako strefa podwyższonego... podwyższonego wykrycia, bo tutaj są przecież koce te z ospą związane do spalenia. Zapomniało mi się. Przepraszam bardzo. Nie chciałam was przewracać. No. Dobra. W ten sposób. Okej. Dobra. Okej. Chciałam to kurka wodna podpalić. Przepraszam bardzo, gdzie mi się wrogowie jeszcze wyświetlają? Nie mam zielonego pojęcia. Czekajcie, dobrze by było... Jestem inkognito. Dobra, interakcja wobec tego. Skoro już mogę. No i fajnie. Spal skażone koce i lecimy gdzieś indziej z tymi misjami wyzwolenia. Misjami wyzwolenia? Jezus Maria, jakie mam mrocze, przysięgam. No ale cóż, bywa. Ciężko mi akurat tego teraz, że tak to imę mówić z niesamowitą dykcją, a myślę, że i tak nie wychodzi mi najgorzej. Mogłoby być gorzej, taka prawda. Kulka wodna, gdzie mi spłynęła ta misja wyzwolenia? No żeż w mordę, że jeża. Sobie oznaczę kolejną, no bo jakie mam... Jezu Chryste, gro, weź mnie nie irytuj, proszę cię. Dobra, tutaj. Jest misja wyzwolenia. Zanieść chorych cywili do lecznicy. Lecimy! Gdzie mam go zanieść? Tamtędy, tak? No to lecimy w takim razie. Pewnie będą mnie próbowali zatrzymać, wyobrażam sobie. Obstawiają żołnierza lecznicę. Widzicie ich? No. A może się uda w ten sposób, kto to wie. Dubi, dubi, duba. Witam pana. Panie. O. Lecz ty go. Kurna, raz serio. Konkretnie tutaj, nie tam, tutaj. Dobra. No i fajnie. Przy okazji sobie drobiazg zbierzemy. Jeszcze cztery. No dobra, dzielnica zachodnia jeden na jeden. Jeszcze cztery drobiazgi. Czterech drobiazgów nam brakuje. Dobra, tutaj przy okazji jest kolejna misja wyzwolenia. Wobec tego sobie przeskoczymy. A, jest kolejny chory, tak? To chodź, chory. Już cię zanoszę. Chodź. Bo jestem taka zarąbista, silna i w ogóle. Przeskoczysz? Nie. Po co? Bu. Kurde, Bela, weź w człowieku, bądź mądry i przejdź tutaj jakoś z gościem na rękach. O, 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 tutaj dam radę. Fajnie. No i dobrze, że tutaj da radę. A, bo to jest kontakt w ogóle, tak? Ten medyk. Proszę bardzo. Dobra. I tam na horyzoncie widać kolejnego pana, który pewnie też jest chory. Zakładałabym.
bo to raczej nie są te koce do spalenia. A nie, usuń wściekłe psy. Nie udało ci się obronić konwoju? No cóż, chyba straciliśmy jednego psa. Trudno. Dobra, przy okazji sobie oskurujemy tego psa. Wilcza skóra może być. Trudno, że tak to ujmę. Nawet nie zauważyłam, że było właśnie związane z obroną konwoju. Widziałam tylko, że jest informacja, że konwój jedzie sobie. Dobra, co tutaj jest do zrobienia? Won, won, usuń ściekłe psy. No problemo. Sobie go bym chciała od razu oskurować. Mogę? Nie, chyba jednak nie. Dobra, wobec tego. W okolicy szaleje zaraza, tak tyle to i ja wiem. Dobra, wobec tego. Tam jeszcze jest jakaś misja wyzwolenia. Usuń ściekłe psy. Jeszcze chyba jeden... Chyba jeszcze trzy misje są do zrobienia, wyobrażam sobie. Jedna z misja z psami, jedna misja z chorym i jedna misja z kocami. Dobra. Chory. Okej. To chodźmy. Na szczepienie, tak? A nie na leczenie. O Jezus Maria, a co ty masz ze skórą, kolego? Biedaku ty, bo to jest ospa, tak? Jezus Chrystus. Nie wiem, dlaczego ja omijam tych żołnierzy. Jakoś tak mi się przewidziało w moim mózgu, że oni pewnie będą chcieli utrudniać leczenie, ale w gruncie rzeczy widzę, że mnie nie atakują, więc nie sprawdziłam tego nijak, bo po co? Tak więc go przeniesiemy na szczepienie. Bardzo proszę. Okej. I teraz tutaj mamy jakąś misję wyzwolenia dość blisko. To się udamy. Dobra. Jezu Chryste. Tutaj faktycznie popadali. Widzę, że tutaj będzie z kocami, tak? Znajdź wszystkie forty. Oczywiście, że jest fort. I pewnie, że jest tam. Właśnie tak coś czułam, że tutaj jak jest ta skrzynia oznaczona, to będzie fort. Dobra, jeszcze jest jakiś jeden port widzę. Pan zarażone koce. Siema. Dobra, będę podpalić? Nie. Nie cholery. Bu. Dobra. Dobra, w ten sposób. Okej. Dobra, kontratak. I ostatni pan. No i fajnie. W takim razie i poproszę tutaj koca. Rozgłos, jesteś incognito. No i zarąbiście. Ja lubię być incognito. To jest jednak bardzo pomocne w po prostu poruszaniu się. Fort Washington. O, proszę. Fort Washington. tak, i jakaś ostatnia misja wyzwolenia widzę, że jest tutaj, w tej dzielnicy, tak mi się wydaje, bo to jest chyba już dzielnica kolejna, wydaje mi się. Tak, to jest już dzielnica kolejna. Czyli to jest ostatnia misja wyzwolenia w tej dzielnicy. No dobra, to się przejdziemy. Do fort nas póki co nie obchodzi. Taka prawda. Wybacz, forcie, może cię to urazić, ale póki co mnie ni cholery nie obchodzisz. Tak więc będziemy... No wyzwolić. Dobra, zbliż się do fortu, zaliczyło mi, zarąbiście, ale ja nie chcę się zbliżać do fortu. Możesz mi odznaczyć to zadanie, o właśnie, odznaczyło mi, idealnie. I dobra, ostatni to będzie wściekły pies, tak mi się wydaje, teraz. Mam rację? Tak, mam rację, że wściekły pies. Chodź tu, Mendo. No. Okej. Tak więc mogę w tym momencie się wrócić do naszego kontaktu. W tym samym miejscu jest, w tym samym miejscu jest, okej. W takim razie misja wyzwolenia sobie oznaczymy i w sumie może się przeniosę szybką podróżą, skoro mam, skoro odblokowałam tak dzielnie po podziemiach chodząc. Dobra. Będziemy wobec tego do tego lekarza. Mamy aż 4 asasynów, nieźle. Chciałam w toku zrobić ukończone 70, Chryste, Panie. Patrzcie, my mamy wszystko praktycznie zrobione. To jest chore. Nieuchronna klęska. Lecimy z tym. Aha. A ten to w ogóle nie może dopchnąć do końca, ale mamy 97%. Dobra, to lecicie w sumie we dwaj. New Jersey. Tutaj galopem przez górę. To lecisz.
jak galopem przez góry. Tutaj Delaware, ścigany John McKeefe, 95 lat już. No, tak więc pędzimy. I lecimy do kontaktu, werbować ostatnich dwóch asesynów. Czy to się uda w ciągu tego odcinka? Powinno. About time you showed up. What are you doing? I mean to start my inoculations. It's the most effective way to prevent the disease. Not a worry. Pity people are so damn stupid. Hey, Connor. Oh. Donosiciel chyba. What's wrong with you? An attack is coming. Are you ready for a fight? Always. You tell me where you want me and I'll make sure not a single man gets through. Zabij nadchodzących strażników, tak? Wytrzymaj, aby wybrać zdolność zasadzki? O kurkę, kurka wodna. Ej, fajnie, zasadzka, dobra. Dobra, jak ci mam użyć, przepraszam bardzo, tutaj zasadzka. Nie wiem, ku? O, ustawić zasadzkę na swojej pozycji. No i zarąbiście. Dobra. I ja sobie myślę, poradzę zresztą. Nieźle. Podoba mi się to, szczerze przyznam. Kwestia zasadzki. Ej, fajne. Muszę w ogóle sobie przejrzeć, co mogą robić moi asasyni w gruncie rzeczy. Tylko, że póki co ja ich intensywnie właśnie na misję posyłam, więc... Haha. Idealnie, bym powiedziała. Dobra. Dobra, kiepska trochę ta zasadka, kolego, ale co tam? Dobra. I znowu zasadzkę sobie ustawimy, tak? Wiecie co? Ja sobie może coś innego wezmę. Aha, twoje asasyńscy rekruci są niedostępni faktycznie, bo gościu jeszcze nie wrócił się. O, teraz się odładowuje. Dobra, wobec tego. Kurde, Bela, chciałam z prochem dać beczkę, ale nie wiem, po co. Dobra. No, wdawaj z tą kontrą, Chryste Panie. A nie. Nie wiem dlaczego, ale mi przycisk nie zadziałał do kontry. Masakra. Dobra. Gdzie was ustawić? Tutaj mogę ustawić jednego, chyba, zdaje się. Dawaj mi z tą zasadzką, czy strzelcy wyborowi, ochroniarz, Jezu Chryste, eskorta, zamieszki. A dobra, zostawimy sobie zabójstwo. Co tam? Albo może nie, może inaczej. Ochroniarz sobie weźmiemy. Starcia! Halo. Chodź tu. Dobra. Ała. Aha, ten mi przywala. Ała. Ała. Spadaj. Dobra, weź się chrzan. No i fajnie. The assassins have long since branched out across the globe. The colonies are no exception. The man you killed was a Templar. Co ci się stało z włosami? And here I was thinking you were helping me. I must say, I'm honored. If you ever need my help again, don't hesitate. Co ci się stało, Connor, z kłakami twoimi? Weź ty mi powiedz. Przepraszam państwo drogie, tylko zerwę plakat. Ała. Nie. Krzaki! Psz. Idiota, przebiegł obok mnie wprost. Jeszcze tutaj jest ta typ. Hehe. Dobrze. Jak ja lubię pracować z idiotami.
Okej. To teraz by się przydał jeszcze kolejny plakacik, bo oczywiście, że mi wzrosło poszukiwanie. Dobra, to przy okazji może byśmy się udali. Tutaj mamy jakąś misję wyzwolenia, jakąś pierwszą chyba. Tak więc się może udamy szybko podróżą, co? Nie ma jak poświęcenie chwili, żeby odbić wszystkie tereny, które tu są dookoła Nowego Jorku. W sensie wszystkie dzielnice Nowego Jorku, przepraszam. Zresztą to chyba tak samo chyba wydaje mi się zrobiliśmy w Bostonie, co nie? Że jakiś konkretny odcinek jeden, żeśmy robili w jakimś konkretnym jednym odcinku, żeśmy robili wszystkie misje wyzwolenia. Więc spoko. A w ogóle ja nie jestem pewna, czy to przypadkiem nie będzie ostatnia misja teraz za te artefakty. Drobiazgi, przepraszam. Just get me the money, or you'll suffer the consequences and be... Oh, good day, sir. Have you come to pay this gentleman's debts? How nice of you. Ha! The city could use more good Samaritans like yourself. Dobra, w ten sposób. I have a few other debts to collect. Maybe you could save me the trouble. Jezus Maria, naprawdę... dobra. I don't know what to do such a thing, but I thank you. Gdzie? Typa biedny. Zabili! Gościa z... Jezu Chryste! Zabili tego gościa jednego. Czekajcie, wezmę zbieję. Co tam? W którym kierunku mamy się udać, żeby kolejną misję zrobić w tym kierunku? Dobra, to umieszczę znacznik i lecimy w tym kierunku powoli. Przepraszam, idzie się. Jezus Chrystus, jakaś nieżyca. Krzaki! To nie lubi krzaków, co nie? Tutaj widzę, że jest ktoś w ogóle do zabójstwa. Aha. No, zarobiście. Dobra, tam ktoś sobie chyba radzi. Wydawałoby mi się przynajmniej. Tam jest jedna osoba, którą ma za... W sensie jedna osoba, Boże. Jeden człowiek, którego mają... Chodź tu! Ja nie wiem, żyje tam typ, którego mam chronić w teorii? Chyba jeszcze żyje. A, bo go biją, tak? Dobra. Okej. Obroń ochrony przed eksmisją, tak? Aha, to była rodzina normalnie. A, spoko. Tylko, że tym razem chyba właśnie w inny sposób obroniłam przed eksmisją. Bo z tego co rozumiem, to ja mam dwie opcje, tak? Mogę przekupić albo właśnie zabić. Też ciekawie. Dobra, jest plakat jakiś, jeden z moją podobizną. Nie gwiszcz. Mówię nie gwiszcz, tylko że zerwij ten plakat, no. Czy ty możesz go zerwać, proszę cię? Czekajcie, wezmę jeszcze raz, tu podejdę do niego. Jak ja kocham zbagowane plakaty. Dobra, to w takim razie tutaj sobie oznaczymy kolejną misję wyzwolenia i w jej stronę będziemy pędzić. Czyli ty możesz zerwać ten... Dobra, wiesz co, szansie, Connor. Kocham. Kocham to normalnie. Zresztą możecie słyszeć z moich cierpliwych jęków. Dobra. Tutaj plakat zerwany, jeden. A co się wydarzyło? Praise be to God! I was reaping my yield and these lobsterbacks attacked me. I mean, I need to sell my produce from the barrel. Dobra, będzie obrona. Please, they sent for reinforcements when I fought back. I only need to finish the harvest and I cannot rebuff them alone. Spoko. Obroń farmerów. Wrócznie tak chciałam. Chciałam właśnie eskortę zawołać. Hehe. Co tam? Panowie? Broń tam mnie. I tego pana tutaj. Zabawimy się. Okej, cudnie. Jak ja lubię moich asesynów, bo oni robią mi za odwrócenie uwagi, wiecie? O, piknie. Dobra. Radzą sobie, generalnie. Ty, gdzie mnie próbujesz ustrzelić? Kto ci pozwolił? No. Jej. This food will sell fast at a regular price. Those men have been seizing everything and driving up the cost. It's not right. Prawda.
Dziękuję serdecznie, było miło. Znowu mi się podniósł stopień poszukiwania, ale cóż, taka cena. Dobra, poszukujemy plakatów z moim ryjkiem pięknym. O, albo w sumie tutaj widzę, że jest gościu do przekupienia. A, weźmiemy sobie, już go przekupimy. Olać. Ten raz na ruski rok przekupimy sobie typa jakiegoś. Nie wiem, ile to... Aha, 100 chyba mi zabrało funtów, tak mi się wydaje. Co to były za dźwięki? Przepraszam ja bardzo. Interakcja? A, bo tutaj do świni, ta? Ta, do świni. Pobij kupców. Wróć, nie tak. Nie tak. Chciałam moje pięści wybrać. Got a problem, mate. Tada! Bardzo proszę. Dobra, wobec tego. Jakby, jak mogę pobić jakiś typ, żeby pomóc głodującym dzieciom, to czemu by nie? O, kolejny fort widzę, że jest. Nie wiem, kiedy mi się on oznaczył, ale mamy. Tak więc mamy wszystkie forty w sumie odnalezione. To myślę, że w następnym odcinku sobie jakoś skorzystamy z tej wiedzy. I się udamy te forty odbić, wyzwolić je w ogóle. Zobaczymy jeszcze, jak mnie mam. Póki co pędzimy właśnie w stronę tej misji wyzwolenia. Mamy 31 minut, przynajmniej ja mam na stoperze. To w takim razie... Nie wiem, no chyba wydaje mi się, że się uda skończyć te wszystkie misje wyzwolenia, chociaż pojęcia nie mam tak naprawdę. Zobaczymy jeszcze. Mam nadzieję, że tak! Bo fajnie by było mieć, wiecie, odcinek i z głowy. A potem będziemy biegać w poszukiwaniu skrzyń, artefaktów i kiwie jeszcze czego, nie? Tak więc mamy zapełniony ten repertuar. Tutaj będziemy bronić znowu typa, widzę. Mister, please. Can... Tak. Praised be to God. I was reaping my yield and these lobsterbacks attacked me. I mean, I need to sell my produce in the borough. Please. They sent for reinforcements when I fought back. I only need to finish the harvest and I cannot rebuff them alone. Spoko. Po coś tu jestem. Tak więc eskorta i jedziemy. Obroń farmerów pracujących przy plonach. Tak więc no. Panowie. Mogę rozwiązać naszą grupę wsparcia, tak? No dobra. Dobra, wiecie co, panowie, może się trochę odsuniemy, bo gościu chyba pracować nie może. Zgoła się zbogował z tego, co widzę. Jezus Maria. O, dobra, teraz. I do Brytyjczycy! Gołymi rękami was załatwię, wytypy wy. Bo nie mam broni wyposażonej na chwilę obecną. O, tutaj widzę, że jeszcze jednego mogę wezwać. Panie, dokąd pan? No. O. Weź to puść. To jest opcja? Jezu, brutalnie. O Jezus Maria! Te, zostaw mi farmera! Thank you, stranger. No. This food will sell fast at a regular price. Those men have been seizing everything and driving up the cost. It's not right. Prawda. Dobra, w takim razie oznaczam sobie kolejną misję w tym momencie i pędzimy w stronę kolejnej misji. Wydaje mi się, że to są wszyscy farmerzy, których mogliśmy obronić, więc spoko. Więc spoko. Tam jeszcze mamy chyba jedną misję jak z misji oraz dwie z dziećmi. Obroń farmerów pracujących przy plonach. Przepraszam bardzo, gdzie? Nigdzie. Chyba. Albo, nie wiem, nie oznacza mi. Nie oznacza mi. Patrzcie wy go. Może tutaj gdzieś. No nie oznacza mi żadnego typa. Ani niczego takiego. Co za masakra. Jak ja kocham źle działające misje momentami.
Dobra, wobec tego oznaczymy sobie kolejną misję jako wąż. A tutaj, tak, misja wyzwolenia, umieść znacznik wobec tego. Idziemy w stronę fortu, widzę, z tymi misjami wyzwolenia. No spoko, też opcja. Jestem incognito. No i fajnie, że jestem incognito. Co tu się, przepraszam bardzo. A może plakat tu był. Dobra, to nieważne w takim razie. Obroń farmerów. Ja wam dam obroń farmerów. Co tutaj się dzieje? Dzieci. Spoko. Pig! Hey, where you going? Prawie. No. Ta-dam. Dobra, w takim razie mamy to. Proszę bardzo. I tutaj jest ta misja wyzwolenia, która się chyba, nie wiem, zgoła zbugowała, cokolwiek. Póki co umieścimy sobie znacznik może tutaj, właśnie trochę przed nami jednak jeszcze. I pójdziemy właśnie tam, w tamtym kierunku, zrobić misję i zobaczymy. Może się uda zrobić misję, a może po prostu tamta się jakoś zbugowała. O nie, no chyba się nie zbugowało nic, wydaje mi się. A cholera wie. W każdym razie idziemy tutaj i widzę, że mamy kwestię eksmisji, tak? I don't much care where you find it. Oh, good day, sir. Have you come to pay this gentleman's debts? Tak. How nice of you. Masz. Ha! I spadaj. The city could use more good Samaritans like yourself. I have a few other debts to collect. Maybe you could save me the trouble. I don't know what possessed you to do such a thing, but... Przepraszam, musiałam się przeciągnąć, bo normalnie mi ramiona zasztywniały. Okej, okay, trochę nie wiem jak dalej tutaj. W teorii jeszcze jedna misja będzie w praktyce, a cholera wie. Kolonia została uwolniona New Jersey. Fajnie, że została uwolniona, ale co ja mam zrobić jeszcze w związku z wyzwoleniem tego terenu? Tam się coś wyświetlało wcześniej, to może ja się przejdę w gruncie rzeczy w tym kierunku jakoś. W tym, o. Teraz pędzę dobrze, tak mi się wydaje. Nie wiem, wyświetla się coś nowego? Nie mam zielonego pojęcia. Dobra, moi mili, natomiast skoro taką mamy sytuację, a nie inną, to w tym momencie sobie zakończymy. Jednak się nie udało wyzwolić wszystkich dzielnic w jednym odcinku, no trudno. Tak więc dziękuję wam bardzo serdecznie za oglądanie. Mam nadzieję, że odcinek ten wam się podobał i że będziecie też oglądali odcinki następne. Zostawcie komentarz, łapkę w górę, zasubskrybujcie kanał. Będzie mi niezmiernie miło. Ponadto, jeśli chcecie wesprzeć kanał, to link macie w opisie oraz na stronie głównej kanału. A jeśli chcecie pomóc... trochę popychać ten algorytm YouTube'a, to zostawcie komentarz o treści wyzwolenia. Będzie mi niezmiernie miło. Dzięki wielkie, do usłyszenia następnym razem. Cześć!